Kolbudach uroczyście otwarto most na ulicy Przemysłowej. Mieszkańcy sporo musieli czekać na ukończenie budowy, ale w tym przypadku na pewno warto było uzbroić się w cierpliwość. A problemów z tą inwestycją było niestety co niemiara. Zapoczątkowana została w lipcu w ubiegłym roku. Był rozstrzygnięty przetarg, potem było odwołanie, rozstrzygnięcie w KIO, potem była zima, wcześniej budowa objazdu, potem pandemia, wzrost cen materiałów budowlanych i długie terminy, kiedy trzeba było czekać na ich dostawę, ale szczęście nasze jest ogromne. W końcu się udało. Trochę przedłużony termin. Przepraszamy za te utrudnienia. Dziękujemy za wyrozumiałość, bo trudno się funkcjonowało w Kolbudach. Most w zasadzie powstał nowy. Stary most został rozebrany. Już nie był w stanie przenosić takich obciążeń adekwatnych do dnia dzisiejszego. Problemów było co niemiara, ale szczęście naprawdę jest duże, bo już koniec. Most jest łącznikiem z częścią przemysłową Kolbud, dlatego nowa konstrukcja była bardzo wyczekiwana przez mieszkańców. Wielu mieszkańców z tego mostu na co dzień korzysta, ale również tu jest część przemysłowa Kolbud za tym mostem, więc ważne jest, że ten most spełnia już takie wymogi techniczne, które będą pozwalały korzystać również przez cięższe samochody. Wiadomo było, jak jest obciążony ten most. Kolbudy mają tą specyfikę, że mają 3 mosty i w zasadzie bez jednego z nich nie mogłyby funkcjonować, bo taki jest tutaj układ komunikacyjny, ale to trzeba patrzeć na to szerzej. Te mosty mają dużo większe znaczenie niż tylko lokalne. One mają regionalne znaczenie, dlatego bardzo się cieszę, że most udało się w zasadzie przebudować, tak? Bo tutaj trudno mówić o remoncie, to jest taka kapitalna przebudowa i ten most można powiedzieć, że wygląda jak nowy. Przebudowa mostu na ulicy Przemysłowej wiązała się ze sporym nakładem finansowym. Jest to zadanie bardzo kosztowne. Tutaj wspólnie finansowaliśmy to zadanie razem ze starostą powiatowym w Pruszczu Gdańskim. Most dostał też dofinansowanie z rządowej rezerwy na budowę obiektów mostowych, więc łącznie inwestycja prawie 4 miliony złotych. Podzieliliśmy się, można powiedzieć, solidarnie. 25% nasza gmina, 25% starostwo, no i 50% dofinansowania właśnie z rządu. I dzięki temu dzisiaj możemy tutaj uroczyście otworzyć ten most. Mam nadzieję, że już długo posłuży mieszkańcom. On już jest pełny most 40-tonowy, czyli tutaj każdy sprzęt, każdy samochód może przejechać. Chociaż oddanie mostu na ulicy Przemysłowej w Kolbudach dość znacząco się opóźniło, to na pewno wszyscy odetchnęli z ulgą, że prace ostatecznie już się zakończyły. Mamy nadzieję, że konstrukcja posłuży na wiele lat mieszkańcom powiatu gdańskiego. Polecamy również zobaczyć. Nie ma się czego wstydzić, idźmy do urologa. Tydzień urologii w powiecie gdańskim. Oraz zespół szkół w Rusocinie skończył właśnie 50 lat. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.polnocna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.